Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Cóż, widzimy się znowu w grze Henry Stickmin. Rozdział ostatni, znany jako Completing the Mission. I dzisiaj idziemy na takiej jakże oto konfiguracji. Czysto krwisty kradziok i prawdopodobnie martwy. Więc klikamy przycisk Launch i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj krótkie przypomnienie tego, co się działo. Inaczej mówiąc, wkurzyliśmy wszystkich, a potem uciekliśmy w taki sposób, że wydaje mi się, że jesteśmy martwi, przecież kiedy martwi nie jesteśmy. W sumie zapomniałem, że trzeba klikać na ludzi. You know, the rocket plan. Firing up that space station into orbit. Yeah, the one where we can just sit around. No, you know, luxurious lounges. Okay. Plenty of room, great view of Earth, far enough away from any meddling governments. Yeah, still happening then. Yeah, right, we're leaving from that jungle base then, right? What? Relax, mate. No one's gonna be listening in here. You really think someone's gonna try and steal an entire rocket? Czy ktoś będzie próbował? No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, kto inny? Ale dobra, już dajcie na to, że mamy w takim razie już nasz główny cel. Będziemy kraść rakiety tym razem. Ale to jest trochę dziwne, bo wydaje mi się, że już to robiliśmy. Limbo? Nope. Piękne! Czy naprawdę twoje maksimum? Ale piękne, piękne. Jump. O Jezu! Nogi nam spiłowało. Niezłe skoki, bracie. Czam koleś bardziej, bro, to jest bardziej koleś. Oh yeah, sure thing. Serio? Wait a minute. Oh, command. I got Serio? Right by me. I couldn't do anything about it. He's too fast. Intruder? Who is that? Can we stop him, please? Czy on tak po prostu... Zaraz spuści, no, logika tej gry. Look, you're not allowed to change heads, alright? Now drop it. Getting on my nerves up. An intruder has been spotted on the premises. Keep your eyes peeled, and stop him if you spot him. Czy mi się udało przez to, że nie zdążyłem nic kliknąć? Nie zdążyłem kliknąć ludzia. Piękne. Lag. Okej, czyli jakoś lag to chyba nie zdążyłem kliknąć nawet wiertła. Okej, to jest piękne jak zwykle. Hehe, drill goes brrr. Tak. Dobra. To może... Piękne. Nadal ignorujesz lekcje fizyki. Tak, ignoruję. My na taką fizykę, jak można być po prostu Henrym Stickminem, który robi różne dziwne rzeczy, które też nie powinny się dziać zgodnie z fizyką. Okej. Oi, Chief, got a clear shot here. Yes, go ahead. Serio? Ale serio? Młotek, to co? Czemu każdy młotek robi co innego? Co? Czemu każdy młotek działa inaczej? Emergency launch protocol activated. He's hijacking the rocket. Right hand man, where are you? Three, I thought we had like two, I thought we had a few more hours. Not on my watch. Dobra. To było najmądrzejsze, co można było zrobić. Ja ale akurat to wiedziałem, że to będzie fail. Skoro odrzucenie rakiet swoich napędów. A jak wiecie, lubię fail. Full speed, to może być dobre. Udało się. Chyba się udało. A jednak nie. Czemu tak lubi trollować? Czyli co? Precision shoot? Okej. Okay. Kurczę, zapomniałem jeszcze o tym, żeby poczekać i nic nie zrobić. No dobra, też mamy gdzie to jeszcze zrobić. Co teraz? Ukradliśmy rakietę i co dalej? Rok później. Well,
Welcome to Stickman Space Resort. Built out of a former Toppat base, it's been refitted. Czy zrobiliśmy sobie? Piękne. Toppats aboard have reformed and now work as crew members. The Toppats that remained on Earth were arrested, as you know. The resort is run by the man himself, Henry Stickman. Okay, czyli mamy z tego, czyli hotel z tego zrobiliśmy. Clans rocket and decide to turn it into a resort. We may never know, but hey, you wouldn't be here if that didn't happen. Enjoy your stay. Ciekawe. Zaliczmy achievement i teraz mapa. Gdzie mamy jeszcze jakieś fail do zaliczenia? Szybko to zrobimy. Tutaj jeden fail? Ale tu wszystko... A no tak, przeczekanie, zapomniałem o tym. Piękne. Piękne, dobra. Tutaj dwa faile, czyli trzeba w cokolwiek wybrać. O! Oczywiście, skrzynka z minami, no bo co innego można trzymać w skrzynce, jeśli nie miny? Hey, that's mine. Nie, to jest suchar kolejny językowy. Uwielbiam tę grę za takie zagrania. Szkoda tylko, że się kończy. Powoli. Okej, teraz tutaj. To było chyba nawiązanie do Marian samochody. Tak. Na pewno. Bój się tego, uciekaj przed tym. Ale skorupa i tak zawsze przybędzie. Okej, tutaj jakiś jeden fail. To akurat wiem, że chyba przeczekanie zostało. Piękne. Snajperuję normalnie niczym ja w takich grach. First try, tak. Definitywnie first try. Ja się z tym zgadzam. A teraz poczekajmy jeszcze tutaj. I cóż. Dobra. Udało się. W takim wypadku widzimy się za chwilę, kiedy ja jeszcze tutaj spróbuję połapać wszystkie biosy i tym podobne. Żeby nie musiał tego robić później, bo potem zapomnę i nie będę miał achievementa. No dobra, więc jesteśmy z powrotem. Tym razem Relentless Bounty Hunter. To chyba było to, że jakoś tak pomogliśmy naszym rządom. Nie pamiętam jak do końca. A, dobra, tank stolen. Okej, to pamiętam, to jest to, co zdobyliśmy tego gościa, a nie chyba dowody? Tak, tak. To jest, złapaliśmy lidera. No i to, że uciekliśmy niezauważeni. Niestety bez Eli. Najgorsze, co może być. Jak można było taką cudną kobietę porzucić? No, czy wy mi powiecie, jak można było ją porzucić, naprawdę? To jest smutne. Jak można było ją porzucić? No, no co za zły, niedobry Stickman. Czemu Stickman? You've got to be pretty tired of waking up like this. That's right, it's me. But you thought you took me out. Well, nobody gets away from this. Okej, czyli nas porwali. A nasz prawo ręku człowiek jest teraz półrobotem. Dobra. Pilot. Wyrzuciliśmy się w kosmos. O! Crewmate! Crewmate! Mamy crewmate'a. Dobrze, jest crewmate. Henry was not the impostor. Ja wiem, że ci sami ludzie zrobili Amogusy. No, Amogus, tak? Amogus, widzę. Ale, no, ale musieliście? Musieliście, naprawdę. Wewnętrzny leniwcu, musiałeś? Wewnętrzna siła. Okej, czyli się nie udało. Czyli co, magiczny spell, co będzie ululu i nagle zadziała? Nie. To chyba było bardziej jakiś w stylu finalnej fantazji. Lockpick. Lockpick. Wiecie co, skoro nam pozwalają, to ja podejrzewam, że tutaj coś będzie. Lockpick. Lockpick. There is no lock. Lockpick. Okej, okay, widać, że tutaj to już się wkurza. Dostaliśmy lock. Dostaliśmy lock do lockpicknięcia. Ja bym się jeszcze raz, bo tego gościa nie zdążyłem kliknąć. Więc dajcie mi chwilę, kiedy ja będę sobie lockpickował. Dobra, mamy gościa. Więc retry. Bomb. Tak, najlepsze co można zrobić. Bomb w takim miejscu. Piękne. Drzwi otwarte. Beltray? Właśnie co?
Czemu to się stopiło samo w sobie? Nawet nie było promienia topiącego, to się stopiło po prostu. Co za chińska podróba? Czyli co, metalowa czapka? Czy to tam design do czegoś więcej? Bo ja szczerze nie kojarzę. Henry's escaped. He's on his way towards the main cabin now, coming from wing 7. Ale nie, serio, do czego to jest nawiązanie? Bo ja totalnie nie mam pojęcia. He's locked himself in armory 7. Who left this open? Ja staram mówić, że to jest do Mariana, ale nie jestem pewien, czy to Marian. Oh! Big Sword, Pew Pew Gun, Unabled Grenade Launcher. Powiem tak, znając Henry'ego Stickney na to będzie odpowiedzią, więc zobaczmy najpierw te takie najbardziej logiczne z normalnej perspektywy. Nie? No, kto by się spodziewał? Kto przynosi wyrzutnik granatów na stację kosmiczną? No, dobre pytanie. Big Sword. Te, nawiązanie do finalnej fantazji na pewno. Nie wiem której, ale tak. Pew Pew Gun. No nie wierzę, co nie tak Hunt? O, patrz, ma telefon w oku. You should have stayed in your cell. Fajny mechaniczny głos. Harden! Oczywiście, że Harden! Pokebony! Nie zadziałało. It's not very effective. Lekcja dla każdego, kto gra w Pokemony. Nie używajcie Harden. To nie jest efektywne. Dobra, ja nie wiem, do czego to jest nawiązanie. Nie pamiętam gry. W sensie, nie pamiętam tytułu. Ale jest tak, kiedy tam jest jakiś, nie wiem, czy co, burmistrz, prezydent, senator, i on tam mówi o nanomaszynach, które się utwardzają w odpowiedzi na ból. Ale tak, zobaczmy najpierw to. Tak jak myślałem. Metalowe nogi, więc dobrze, że to zadziałało. I nanokostium. Nie, to jednak nie są te nanomaszyny, to jest coś innego. Impressive, but that's not. Piu, piu, piu. Po prostu laserowe. Tak właśnie nie wiem, do czego to jest nawiązaniem. Niestety. Chciałbym wiedzieć, ale naprawdę nie mam pojęcia. Nie miałeś czasu przeczytać instrukcji do tego kostiumu. Dobra, co? No, nie zdążyłem? Nie mam czasu na to. I to było piękne! To było piękne! Nawiązanie do zgniecionych braci. Jak ja to mówię? A inaczej mówiąc, Smash Bros. To? Okej, to było piękne też! Mechanizm wypuszczający w pobliżu twojego kciuka. Po stronie prawej ręki. To jest mały przycisk z symbolem pocisku na nim. Wszystko, co musisz zrobić, to nacisnąć go, by wystrzelić pocisk. Ostrzeżenie. Jeśli nie rozłączysz pocisku, możliwe, że zaaktywuje się, kiedy jest jeszcze podłączony do tego kombinezonu. Czyli Max Gravity Boots. Aha! Chief, lost a solar panel. Yeah, oh no, I'm dealing with it. Okay. Don't even get snippy about it. Where'd he go? Tam? O, udało się. Jesteśmy. Spaleni. Toasty. Tutaj? Yeah, it's me again. We're picking up a data stream from our broadcasting satellite. You don't say. Yeah, just keep saying attack, 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 fire, shoot the laser. Oh, hang on. It just stopped. Haha! Za razem, kiedy chcesz zaatakować, nie używaj stealthy komunikacyjnego. Co, tutaj?
Nie, to nie mam pojęcia, wszystko wygląda tak samo. Aha! Żebyśmy ziemię wysadzili? Przodem w kierunku wroga. Oczywiście, czyli został to. Czemu jakiś ziemniak kosmiczny metalowy ma nam pomóc? A, bo to jest kapsuła, do której można się schować. Hey, sir. Sorry to bother you. One of our offsite drop pods is on a direct collision course with the station. What? 3, 2, 1. Czy my przez przypadek zniszczyliśmy całą stację, próbując z niej uciec? To było piękne. To było piękne po prostu. O, a on nadal żyje. Jego stacja jest rozwalona. We don't have any power. Can't really get down to Earth without it. So we're kind of just stuck. Who was that guy anyway? Why'd you grab him? Prawda jest taka, że przecież prawo ręko człowiek mógł tam zjechać. Jest z robotem. Jest metalowy. Nic mu się nie stało. Mógł wrócić na ziemię, przywieźć tam nowy rdzeń i byśmy sobie poradzili. Ale nie. Jesteście zbyt dumb. I teraz swoją drogą, ha. Ja znalazłem wszystkie biosy tutaj? Bardzo możliwe, że znalazłem. Wszystko zobaczę, czy nie ma jakichś błędów. Nie, w sensie ciężko powiedzieć błędów, ale są jakby jakieś braki. Topatów? Nie, w ogóle tu wszędzie jest symbol kapelusza. Ciekawa sprawa. Są gdzieś jakieś braki pojedyncze oczywiście, ale... Wydaje mi się, że to wszystko jest w miarę dobrze ogarnięte. Tylko tego na przykład nie wiem, gdzie znaleźć, ale chyba dam radę. Dobra, tak czy inaczej, wstępne połączenie. Okej, no więc mamy nasze nowe połączenie, to samo co wcześniej, i tym razem jesteśmy dobrym człowiekiem i wzięliśmy ze sobą Eddie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście tutaj przypomnienia takie jak ostatnio. I tak. Jadą sobie na motorku. Psz, czekaj, ty masz czołg? O, tak po prostu. You said you stole this from the Topats? That name sounds familiar. I think I heard of them when I was getting locked up at the wall. Wow. Criminal organization, right? And okay. You crossed them, huh? We gotta put this bad boy to use. What do you say we hit him again? I don't know about you, but I'm running pretty low on cash. Great. I'll get in touch with my contacts and find out where they're at. Hey, Kevin. Dzień przed wystrzałem. These tracks should lead us right to the secret top at base. We might even find that's it. Zobaczcie, pociąg. I think they're supposed to be there it is. Their money cart. I'm pretty sure that cart contains all the money they've amassed. Ciekawe. There's our payday. Let's take it to them. Okej, okay, łapiemy każdego, którego tutaj widzę. Będę klikał w pełny przycisk cały czas. Ciekawa muzyka leci, muszę przyznać. Dobra. Okej. Okay. Nowy gościu, złapany. Więc go nie zgubimy. O, tam chyba zgubiliśmy dwóch. Halo, gra... Okej, okay, może nie straciliśmy za dużo, może straciliśmy wszystko. O, tu jest jakiś topat. Nie można go kliknąć. O, widzę kubejta, widzę kubejta. Portfel trzymania. Tak. Wiedziałem, że to będzie złapcie, ale musiałem. Tak, nawiązanie do backup holding. Dlatego, siostra, dokładnie. Dobra, teraz zobaczymy czy innego. Czy to zadziała? Serio, jeden malutki balonik zadziałał? So, now what? Dobra, chyba jednak nie zadziałał. This doesn't belong to you. Happy
feet. Stickman! Udał mu się! W końcu mu się udał! Po tylu próbach w końcu mu się to udało! Brawo, Henry! Seems like we're out of the danger zone. That should do the trick. Nie, to nie może być koniec! To było za krótkie! No dawaj tak, róbcie to, pokażcie to co całe, że to jednak nie będzie koniec. Jeszcze on, musiał być po prostu. Ale... Faktycznie to jest koniec! Czy coś? Mnie zastanawia, czy jakiegoś tutaj nie pomnieliśmy. Biosa. Ale nie no, tutaj... Było miejsce na pominięcie biosów. Szczerze mówiąc. Co ja, tak serio? Nie uważasz, żeby to było miejsce na pominięcie biosów? A, tutaj może coś pominąłem, ale... Zresztą, jakby to kogoś pomijał, to... To się poszuka na spokojnie kiedyś. A póki co... Ha, mam 21 minut, to powiedzmy, że ten odcinek zostawię trochę krótszym. Ale tak, w następnym będziemy dalej iść z Henrym Stickminem. I teraz tak, tak naprawdę co nam dalej zostało? W sumie tutaj jeszcze takie tylko dwa. A potem zachodzimy w ostatnią sekwencję. Znamy tylko Rapidly Promoted Executive. I The Betrayed. Czyli zdradzony! Ciekawe. Co to będzie tam sobą reprezentowało. Ale dobra, tak czy inaczej. To by było na tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!